Taki mały przycisk. Dziękujemy bardzo i prosimy o zabranie głosu przedstawicieli władz lokalnych. Poprosimy wójta gminy Świdnica, panią Teresę Mazurek. Bardzo prosimy. Poprosimy prezydenta Świdnicy, pana Wojciecha Murcka i poprosimy starostę Świdnicy, pana Zygmunta Worsę. Wielkie brawa. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że w imieniu pana starosty Zygmunta Worsy, pana prezydenta Wojciecha Murcka i własnym mogę Państwa przywitać na 11. Forum Gospodarczym w Krzyżowej. Dziękując jednocześnie inicjatorom forum, panu profesorowi Janowi Waszkiewiczowi i panią Janisławowi Muszyńskiemu za to, że możemy się tutaj spotykać nieprzerwanie od 11 lat. Przemówień było tutaj dużo, ale ja chciałabym ten moment wykorzystać jeszcze do jednej rzeczy. Chciałabym w sposób szczególny po 20 latach podziękować panu premierowi za dwie rzeczy. Za wybór Krzyżowej na miejsce organizacji mszy pojednania i za decyzję o tym, że ten obiekt będzie odbudowywany i będzie służył właśnie takim celom jak dziś. Panie premierze, panie premierze, ja myślę, że pan ma ogromną satysfakcję, że po 20 latach, patrząc na ten obiekt, może pan być z niego dumny, tak jak jestem dumna ja i moi koledzy, że zarządzam gminą, w której znajduje się taki obiekt. On służył, służy i będzie służył, mam nadzieję, budowaniu dobrych stosunków polsko-niemieckich, ale i również budowaniu takiego społeczeństwa europejskiego. Życzę owocnych obrad, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że z tego forum wyjedziemy z taką również i z takim również przeświadczeniem, że to miejsce jest miejscem szczególnym na mapie naszej gminy, naszego powiatu, naszego województwa, naszego kraju. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.